Kolejny muzyczny wieczór w Galerii Arkady po mocnym zeszłotygodniowym uderzeniu Czesława Niemena zabrzmi Bill Haley. To impreza z cyklu Herosi Rock'n'Rolla, przygotowywana przez pana Antoniego Malewskiego. Start w sobotę o godzinie 18. W dniu 25 lutego w sobotę o godzinie 18 spotkamy się, na które to spotkanie zapraszam, kolejny raz, już drugi z cyklu Herosi Rock'n'Rolla. Tym razem gościć będziemy muzykę, taniec i film Billa Haleya. Bill Haley był szczególną postacią, jeśli chodzi o zapis w skarbcu rock'n'rolla. Postacią tak bardzo wielką, że dzisiaj nie wyobrażam sobie, gdzie są kursy tańca, nauka tańca, żeby nie było rytmów rock'n'rolla wykonaniu Billa Haleya. Zapraszam na to spotkanie, gdzie będzie sporo dobrej muzyki rock'n'rollowej, jak również będą fragmenty, taneczne fragmenty wraz z muzyką z filmu, pierwszego filmu rock'n'rollowego z 1954 roku, Rock Around the Clock. Utwór, który jest tytułowym utworem i filmu, i można powiedzieć całej epoki rock'n'rolla, również stał się przydomkiem dla Billa Haleya, stąd bardzo często można spotkać się z takim przydomkiem jak Mr. Rock'n'Roll. To właśnie chodzi o Billa Haleya. Spotkanie to, jak wspomniałem, jest już kolejne, drugie. Gościliśmy poprzednio Fatsa Domino, czarnego piosenkarza ze środowiska najbardziej rock'n'rollowego, czyli z Memphis, czy Nowego Orleanu, a Bill Haley jest postacią antypodą, jak gdyby geograficzną tamtych osób, bo jest z dalekiej północy, czyli jest nad jeziora Michigan, ze stanu Michigan, tuż przy granicy z Indiana. I będzie to fantastyczny kontrast muzyki tej, którą słyszeliśmy w styczniu, jak tą, którą chciałbym Państwu zaprezentować właśnie w sobotę. Będzie sporo, sporo tańca i dużo informacji o Tomaszowie, o latach 50. Właśnie jaką rolę, jaki wpływ miała muzyka Billa Haleya. Na co bardzo gorąco zapraszam na sobotni wieczór na 18, 25 lutego do Galerii Arkady. Bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję.